Cześć, witajcie. Zostałem poproszony o poprowadzenie warsztatów dla Starogardzkiego Towarzystwa Fotograficznego. Jakie zagadnienia tam poruszałem? Pierwszym takim bardzo ważnym, niezwykle istotnym problemem jest, jak znaleźć odpowiedni kąt w portrecie. Bo właśnie pod takim hasłem całe warsztaty przebiegały. Portret, pozowanie, techniki pozowania i nawiązywania kontaktu. Uczestnicy dowiedzieli się, w jaki sposób komunikować się przede wszystkim z modelem, tak żeby ta współpraca przebiegała pomyślnie. W jaki sposób, prosty zresztą sposób, rozluźnić modela. My mieliśmy modelkę tutaj. Pokazałem uczestnikom, jak powinna wyglądać dynamiczna postawa człowieka. Pamiętacie Hermesa z mitologii, prawda? I opowiedziałem o takim bardzo prostym systemie pozowania CSI. Przećwiczyliśmy również ustawienie rąk, ustawienie nóg. Złe ustawienie rąk potrafi naprawdę zepsuć całe zdjęcie, potrafi zniekształcić modela. To jest niesłychanie istotne, niesłychanie ważne przy fotografowaniu postaci. Na koniec scaliliśmy tę wiedzę, pokrótce tutaj mówioną, właśnie w 5 prostych pozach, czyli dla modela amatora. Czyli takich najczęściej będziemy tutaj mieć w naszym fotograficznym życiu. A potem jeszcze w 3 nieco trudniejszych pozach w studiu, w oświetleniu studyjnym. Poza tym przeprowadziliśmy kilka takich mini sesji zdjęciowych. Szukaliśmy jakichś takich ciekawych miejsc, gdzie można było już zastosować tę wiedzę, czyli wszystkie techniki związane z ustawieniem ciała, również z nawiązywaniem kontaktu, ale dodatkowo tutaj wchodziło jeszcze temat światła w fotografii i ogólnego wyrazu zdjęcia. Ta wiedza, którą przekazałem, jest potrzebna w zasadzie na co dzień. Obojętnie, czy fotografujesz dzieci, czy fotografujesz zawodowo dzieci, czy w swoim domu, czy fotografujesz śluby chociażby, lub fotografujesz początkujące modelki, masz taką pasję, masz takie zainteresowanie, czy chociażby kiedy fotografujesz swoich domowników. Tak więc można powiedzieć, jest to abecadło fotograficzne, coś, czego potrzebujemy w zasadzie na co dzień. Dziękuję wszystkim uczestnikom Starogardzkiego Towarzystwa Fotograficznego i naszej modelce Darii, która dzielnie pozowała, i życzę Wam udanych ujęć właśnie, gdzie głównym motywem jest model.